Być trzecim najlepszym głosem w Polsce. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję za wszystkie wysłane SMS-y. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, mojej rodzinie, mojej miejscowości Nysa i Wrocławiu. Boże. Także bardzo się cieszę. Emocje oczywiście jeszcze nie opadły. Jestem bardzo szczęśliwa. A przy ostatnim kawałku fajnie się bawiłam i dzisiaj naprawdę było super. Co takiego dał Ci ten program oraz który z występów był dla Ciebie najtrudniejszy? Najtrudniejszy z występów. Na pewno pierwsze przesłuchania w ciemno były dla mnie takim trudnym momentem, ponieważ już kiedyś startowałam do tego programu i niestety, albo stety, nie odwróciło mi się ani jeden fotel. Dlatego też i tym razem byłam wtedy najbardziej zestresowana. Co było widać pewnie po moim drżącym głosie. Natomiast później kolejnym etapem był chyba taki pierwszy live, bo jednak już doszłam do tych etapów, o których marzyłam, czyli etap live, ale chciałam pokazać się jeszcze w innej odsłonie i tak bardzo zależało mi, żeby jeszcze przejść dalej ten jeden etap. I było to bardzo duże wyzwanie, ponieważ odpadały wtedy aż dwie osoby. Dlatego jestem niesamowicie szczęśliwa, że dotarłam aż do finału. Jak układała Ci się współpraca z Grzegorzem Chyżym? Był dobrym mentorem? Współpraca z Grzegorzem układała się wspaniale. Był doskonałym trenerem. Po części pewnie też dlatego, że sam brał kiedyś udział w podobnego typu programie i myślę, że najbardziej potrafił zrozumieć nas i wkładał w naszą drużynę, w naszą współpracę bardzo dużo serca i bardzo dużo poświęcał przede wszystkim swojego czasu i przeżywał to wszystko razem z nami. Dlatego też bardzo cieszę się, że trafiłam akurat do jego drużyny. Co będzie z Tobą po programie? Kiedy możemy spodziewać się Twoich nowych singli, no i albumu przede wszystkim, bo taki głos musi się doczekać własnej płyty. Ja obiecuję, że jak tylko wrócę do domu i chociaż chwilę odetchnę i dotrze do mnie wiadomość, że jestem finalistką 9. edycji The Voice of Poland, to myślę, że szybciutko zabieram się i piszę kolejne utwory i mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli jeszcze o mnie usłyszeć i trzymajcie za mnie kciuki mocno. Ale miałaś okazję nagrać singiel, więc opowiedz o tej piosence. Piosenka powstawała dość szybko, ponieważ robiliśmy to podczas programu, a robiliśmy w międzyczasie dużo, dużo różnych innych rzeczy. Dlatego też... Ale włożyłam tam bardzo dużo serca, bardzo dużo czasu. Starałam się, aby każdy dźwięk również był dopracowany i żeby było emocjonalne przede wszystkim. I żeby było to moje. I najlepiej po prostu pisze się o tym, co się wewnętrznie przeżywa, albo o sytuacjach, które się przeżywało w życiu. I myślę, że ta piosenka moja singlowa jest po prostu... idealnym odzwierciedleniem jakichś moich życiowych stanów, dlatego myślę, że każdy będzie mógł się odnaleźć w tej piosence. Don't you think-